Boże. Dla ojczyzny, dla kochania, czuć się może, aż czas dorosli, dzień boskiej radości, za twoim przewodem, złączy się z narodem. Aż czas dorosli, dzień boskiej radości, za twoim przewodem, Bardzo dziękuję pochemnie, ale zanim usiądziemy, szanowni państwo, przed kilkoma dniami dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Po wielu trudnych tygodniach odeszła od nas pani poseł Jolanta Szczypińska. Dla wielu tutaj obecnych życzliwa koleżanka, przez lata zaangażowana w działalność społeczną, swoim pozytywnym nastawieniem, zarażająca innych, po prostu dobry, szlachetny człowiek. Taką ją zapamiętamy. Oddajmy jej cześć minutą ciszy. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, to już 3 lata, odkąd Prawo i Sprawiedliwość zmienia życie milionów Polaków. Pomimo licznych prób ataków, dyskredytowania zmian, jakie wprowadzamy dla naszych rodaków, wciąż idziemy do przodu. Bez wiary, bez determinacji, a także bez siły nie byłoby to możliwe. A te nieustannie w nas wlewa nasz lider, prezes Prawa i Sprawiedliwości, były premier, pan Jarosław Kaczyński. Ogromne brawa! Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszamy serdecznie pana prezesa na scenę. Szanowni państwo, przyszło mi otworzyć dzisiejsze spotkanie. Spotkanie, którego celem jest zastanowienie się nad punktem wyjścia, z którego rozpoczynamy ten ostatni etap do wyborów europejskich, później tych najważniejszych parlamentarnych. Jednocześnie chodzi o to, by wskazać kierunki, w którym będziemy iść. Nie programy. Te programy będą przedstawione bardzo niedługo, ale jeszcze nie dziś. Natomiast musimy wiedzieć, w jakim kierunku należy maszerować, by ten marsz był zgodny z tym wszystkim, czego oczekują Polacy. Z tym wszystkim, co ma zaspokoić ich potrzeby, ich marzenia. Nasza partia musi się stać, w jakiejś mierze już jest, ale musi się stać do końca partią marzeń Polaków.
I jeśli zaczniemy od tego punktu wyjścia, to możemy powiedzieć z niemałym zadowoleniem. Prawo i Sprawiedliwość udowodniło w ciągu tych 3 lat, ale także w latach 2005-2007, że potrafi rządzić. Potrafi rządzić uczciwie, potrafi być wiarygodne, potrafi robić to wszystko, co zostało zapowiedziane. I to jest... cecha niezwykle ważna i można powiedzieć, jeśli spojrzeć na te ostatnie już niemalże 30 lat naszej historii, ale także i na poprzednie lata, deficytowa. My ten deficyt, można rzec, zlikwidowaliśmy i to jest już nasze wielkie osiągnięcie i o tym powinni wiedzieć nasi rodacy. I wydawałoby się, że sprawa jest prosta, jasna, bo przecież to nie deklaracje, nie słowa, a konkrety, liczby wskazują na to, że rządzić potrafimy. Ale mamy przeciwko sobie potężny front tych, którzy nie chcą przyznać tych faktów, nie chcą prowadzić uczciwej dyskusji, nie chcą tego dialogu, który musi towarzyszyć dobrze funkcjonującej demokracji. Nie chcą, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że oni rządzić nie potrafią. I udowodnili to wielokrotnie. Oni nie są wiarygodni. Oni nie dotrzymują słowa. Oni przede wszystkim, to trzeba podkreślić, tolerują zło. Także zło w tej wielkiej skali. I to, ta prawda musi być także przekazana polskiemu społeczeństwu. Jeśli do społeczeństwa dotrze, to nie ma żadnej wątpliwości, że droga, którą wybraliśmy, droga budowy Polski silnej, szczęśliwej, sprawiedliwej, liczącej się w Europie, będzie kontynuowana. To dotarcie to jest wielkie przedsięwzięcie, bo nie zmienimy w sposób radykalny sytuacji w mediach. Musimy to zrobić tak, jak to robiliśmy w latach 2007-2015, a w szczególności 2011-2015, poprzez wielką ofensywę, ogromny wysiłek całej partii, ogromny wysiłek właśnie w dotarciu do Polaków, można powiedzieć do każdego Polaka, każdego obywatela. To jest nasze wielkie, powtarzam, ogromne, trudne, bardzo trudne, ale możliwe do zrealizowania zadanie. Argumentów mamy bardzo wiele. Nasi polityczni konkurenci, przeciwnicy dostarczają ich niemalże każdego dnia. Mówimy o tym, że są niewiarygodni. Można odwołać się do ich zapowiedzi z roku 97 i do tego, co działo się później, do tej przepaści między tym, co zapowiedziano, a tym, co było robione naprawdę. Ale można także odwołać się do wydarzeń zupełnie nieodległych w czasie, albo wręcz takich, które mają miejsce teraz. Przypomnijmy sobie kampanię samorządową. Jakie padały zapowiedzi? A co już dzisiaj jest realizowane? Już dzisiaj, choćby w Warszawie, mamy do czynienia z posunięciami, które są niczym innym, jak po prostu rabowaniem Polaków. Rabowaniem Polaków. I to jeszcze z takim
pełnym niebywałej hipokryzji wyjaśnieniem, uzasadnieniem, że to mianowicie nasza wina, że to my działamy jako pan Trzaskowski. Otóż nie, proszę państwa. My działamy jako Prawo i Sprawiedliwość. I gdyby Prawo i Sprawiedliwość rządziło w Warszawie, to z całą pewnością nie byłoby tak, że warszawiaków pozbawiano by możliwości przechodzenia z użytkowania wieczystego na własność. Bo to, co uczyniono, to obniżenie bonifikaty, to jest właśnie nic innego. I nie dlatego, że my coś żeśmy złego zrobili. Bo my robimy wszystko, by w Polsce ceny się nie podnosiły. Mówię także o cenach elektryczności. Bo ta druga strona próbuje to wykorzystać, próbuje wykorzystać preteksty propagandowe po to, żeby, powtarzam, rabować Polaków, oszukiwać Polaków. I dlatego wszelkiego rodzaju zapowiedzi, które padały choćby dzisiejszego ranka, są po prostu śmiechu warte. Tylko my możemy zmieniać Polskę, tylko my możemy zapewnić Polakom lepszy los. To jest ta podstawowa prawda, ale nie uczynimy tego bez ogromnego wysiłku intelektualnego i wysiłku, który można określić jako moralny, i wreszcie wysiłku organizacyjnego. To jest przed nami. Ja jestem głęboko przekonany, że choćby ten dzisiejszy dzień, ten tłum koleżanek i kolegów, którzy tutaj stoją i siedzą, to jest zapowiedź tej determinacji, którą musimy wykazać, począwszy od najbliższego miesiąca, począwszy od 2019 roku, który już tak niedługo przed nami. To, co powinniśmy wynieść z tego dzisiejszego spotkania, to właśnie ta świadomość naszej szczególnej misji, świadomość kierunków, o których będzie mówił pan premier, pani premier, przywódcy stronnic sojuszniczy, i przede wszystkim przeświadczenie, że zwycięstwo jest w zasięgu ręki, ale tą rękę trzeba wyciągnąć i to musi być bardzo silna ręka. To musi być bardzo silna ręka, to musi być bardzo wielki wysiłek. I tego, proszę państwa, nam wszystkim życzę. Niech ten dzień będzie zapowiedzią nowych, wielkich zwycięstw, nie Prawa i Sprawiedliwości, zwycięstw Polski. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie państwu. Siadajcie państwo, dziękuję. Dziękuję serdecznie, dziękuję. Szanowni państwo, piękna wizja, piękna przyszłość i bardzo pracowite miesiące przed nami. No właśnie, ale jak minęły te ostatnie 12 miesięcy, jak minęły te ostatnie tygodnie, to niezwykły rok, rok setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Poczujmy raz jeszcze tę atmosferę. We'll be right back.
Polska sercem Europy, a energię w to serce wpuszcza nieustannie premier Mateusz Morawiecki. Panie premierze, zapraszamy na scenę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę siadać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak, szanowni państwo, jesteśmy sercem Europy. Jesteśmy bijącym sercem Europy. My dzisiaj inspirujemy Europę. Nasze sukcesy, to co pokazaliśmy naszą skutecznością, naszą odwagą, determinacją, uczciwością, wiarygodnością. Dzisiaj inspiruje Europę. Bo naszym wielkim zadaniem jest doprowadzić do tego, żeby Polska rzeczywiście, i tu chyba państwa zdziwię, bo pierwszy raz chyba ktoś na konwencji Prawa i Sprawiedliwości zacytuje Gazetę Wyborczą, zwłaszcza w pozytywnym kontekście. Otóż parę dni temu napisali po moim wystąpieniu w Sejmie, że chcemy drugi raz wprowadzić Polskę do Europy, Polskę i Polaków do Europy. Tak, szanowni państwo, bo pierwsze wejście to jedno, ale Polacy muszą czuć się Europejczykami pod każdym względem. Także i przede wszystkim pod względem standardu życia, wynagrodzeń, płac, i do tego dążymy. To jest prawdziwa europeizacja, nie jakieś eksperymentowanie z obyczajowością, nie różnego rodzaju propozycje, tylko to, żeby Polacy zarabiali tak jak Europejczycy zachodni, żebyśmy dorównali standardem życia do tych bogatszych państw Zachodu. I to jest możliwe, to jest na wyciągnięcie ręki, ale to wyciągnięcie ręki to jest jeszcze jakieś 10 lat w przypadku Hiszpanii, Włoch, może troszeczkę krócej, trochę dłużej w przypadku bogatszych państw, takich jak Francja, ale to jest możliwe i razem możemy tego dokonać, ale musi tego dokonać Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość z sojusznikami. Musi, a jednocześnie tylko my jesteśmy gwarantem tego skoku w tym właściwym kierunku, bo Europa, europejskość to nie te same banknoty w portfelach Polaka, czy Włocha, czy Francuza, czy Niemca, ale to podobna płaca za podobną pracę, równa płaca za równą pracę. Polacy się przydawali Europie wiele razy, choćby już nawet w samym tylko XX wieku, nie sięgając głębiej w historię Polski, 3 razy zmieniliśmy na lepsze losy Europy. W 20 roku, 39 i Solidarność. To wielkie nasze dzieło. Ale także dzisiaj, w tych innych okolicznościach, pokazujemy, jak ważna jest Polska, jak mądre propozycje kładziemy na stole i one są przyjmowane przez wszystkie kraje Europy. Tak było w przypadku problemu z migracjami, z uchodźcami. To dzisiaj Europa przyjęła nasze rozwiązania. Kiedy w Strasburgu przedstawiałem naszą wizję Europy, Europy ojczyzn, Europy 2.0, to mówiłem, że najważniejsze, żeby wyrwać się, zwłaszcza w przypadku Europy Zachodniej, w większości krajów, wielu krajów, wyrwać się z pewnego marazmu, z braku zaufania obywateli do państwa, malejącego zaufania do instytucji unijnych. Potrzebne są 2 filary. Szybki rozwój gospodarczy i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo naszych granic. I te nasze propozycje zostały przyjęte, zostały zaakceptowane.
drodzy Państwo, i najważniejsze w realizacji różnych planów, programów, bo my już pracujemy nad takim programem, który składa się z trzech filarów. Najważniejsza jest wiarygodność. My tę wiarygodność mamy potwierdzoną dziesiątkami, setkami różnych naszych obietnic, propozycji, dotrzymanych szybciej niż się wielu wydawało. Choćby w porównaniu do jednej z naszych poprzednich konwencji w kwietniu powiedzieliśmy w innym miejscu, tu też w Warszawie, tu jest, już jesteśmy trochę obok Warszawy, ale aglomeracji, powiedzieliśmy o 5 nowych propozycjach. Dostępność plus, niższy CIT, mały ZUS, fundusz dróg samorządowych i wszystkie te propozycje i oczywiście program społeczny dla matek, dla maluchów i wszystkie te propozycje są albo zrealizowane, albo są w trakcie realizacji. To jest wiarygodność. A w tym samym czasie, kto by pomyślał, że mogą mieć taką czelność nasi przeciwnicy polityczni, żeby jeszcze w październiku obiecywać, przypisywać się właściwie, przyłączać do naszej ustawy, do naszych zmian, zamiany użytkowania wieczystego na własność dla milionów Polaków. Tu chcemy zrobić prawdziwe uwłaszczenie. Nie przeszkadzajcie nam w tym. A niespełna 2 miesiące później, w rocznicę stanu wojennego, te obietnice już złamali, już uniemożliwili przekształcenie tutaj chociażby w Warszawie użytkowania wieczystego na własność. Tak krótkie nogi ma ich wiarygodność. To jest brak wiarygodności, brak uczciwości wobec obywateli. My sobie nie wyobrażamy czegoś takiego, szanowni państwo. Jak obiecujemy, to dotrzymujemy słowa. I te złamane obietnice widać w innych miejscach zarządzanych, rządzonych przez Platformę Obywatelską, Koalicję Obywatelską, choćby w Łodzi, nie tylko tu w Warszawie. Tam też obiecywano brak podwyżek za wywóz śmieci, za wodę i to złamano zaraz po wyborach. Już tam są bardzo znaczne podwyżki, których miało nie być. A więc to jest zaprzeczenie wiarygodności, a wiarygodność jest kluczowa dla realizacji, dla porwania ludzi, żebyśmy mieli za sobą naród. Wiarygodność jest fundamentem naszego programu. Szanowni Państwo, miałem takie doświadczenia w moim poprzednim życiu, w poprzedniej roli współpracy, pracy bardzo blisko z Irlandczykami. Byłem konsulem honorowym Irlandii przez 7 lat. Też zapewniam, że ten trudny język irlandzki, galijski, jak się wypije Guinnessa czy whisky, to brzmi bardzo podobnie do polskiego. Można się porozumieć. I usłyszałem, pytając ich, na czym polegał ten wasz cud gospodarczy, co stało u jego podstaw, usłyszałem bardzo proste interpretacje i od ludzi świata gospodarki, i od polityków. Stało u podstaw w 1987-88 roku porozumienie. 7 paktów społeczno-gospodarczych. Porozumienie w ramach dialogu społecznego ze związkami zawodowymi i pracodawcami, ale też pewne porozumienie między partiami politycznymi. I my dzisiaj po raz kolejny wyciągamy rękę do naszych konkurentów politycznych. Zapraszamy was do współpracy. Zapraszamy was do takiej współpracy, która będzie dla dobra Polski. Możemy się różnić. Niech to będzie spór na programy, a nie emocjonalny spór, zarzucanie nieprawdy, kłamanie. Po prostu zapraszamy was do współpracy dla dobra Polski.
Nasz orzeł naszej gospodarki musi wzbić się jeszcze wyżej. I dlatego te trzy filary, na których chcemy oprzeć rozwój Polski na najbliższe 5, 10, 15 lat, wokół których pokażemy już wkrótce bardzo konkretne punkty programowe, to Europa, wyższe płace, wyższe wynagrodzenia i modernizacja Polski, unowocześnianie Polski. To program dla Polaków ambitnych, dla Polaków, którzy aspirują właśnie do tej europejskości rozumianej tak, jak my to definiujemy. Wyższe wynagrodzenia, infrastruktura na podobnym poziomie jak w Unii Europejskiej, w zachodniej części Unii Europejskiej i możliwości rozwojowe przede wszystkim dla maksymalnie możliwej, jak największej grupy Polaków na takim samym poziomie, jak tam ta wielka, szeroko rozbudowana klasa średnia w Europie Zachodniej. To jest nasz program. To jest nasz program wyborczy, który przedstawimy w styczniu, w lutym całemu narodowi, wszystkim Polakom. Te wyższe wynagrodzenia, do czego teraz będziemy jeszcze mocniej dążyć, możemy we wiarygodny sposób zaproponować, ponieważ przemawiają za tym finanse publiczne, zarządzanie tymi finansami. A mam pewną bardzo dobrą wiadomość. Po listopadzie jest pierwszy raz w historii III Rzeczpospolitej nadal nadwyżka budżetowa. Im się to nigdy nie udało. Oni sobie policzyli. Ich główny ekonomista, który nie wiem, czy dzisiaj coś przedstawiał, czy będzie coś przedstawiał z ich liderami. Oni sobie obliczyli 2 lata temu, że deficyt budżetowy w tym roku będzie 100 miliardów. Na minusie 100 miliardów. A jesteśmy na plusie, szanowni państwo. Czy można się bardziej pomylić? I tak samo, jak wspomniałem, 3 dni temu, malejący dług publiczny. To są prawdziwe, realne osiągnięcia rządu Zjednoczonej Prawicy. To są twarde fakty. Przemawiają za naszą skutecznością, za tym, że tak jak powiedział pan prezes, potrafimy rządzić, potrafimy działać dla dobra Polaków. I wszystkie słupki się zgadzają. Ja też zresztą wolę dodawać niż odejmować. I dlatego właśnie mamy te nadwyżki. Dlatego mamy nowe propozycje. Wspomniałem o klasie średniej. Szanowni państwo, rozwój społeczno-gospodarczy Polski ostatnich 30 lat, że tylko przy tym się zatrzymam, przebiegał inaczej niż dojrzałych krajów zachodnich. Dobrze o tym wiemy. Socjologowie definiują nasze społeczeństwo w taki sposób, że ono bardziej przypomina kształt piramidy z bardzo niewielką grupą dopiero tworzącej się klasy średniej w porównaniu do państw zachodnich. Ja pamiętam taki film już ponad 40 lat temu, premiera, trzecia część tego tryptyku Sylwestra Chęcińskiego z mojego rodzinnego Wrocławia, zresztą Kochaj albo rzuć. Tam jak Kargul i Pawlak jadą do Chicago, to taki Polonus, pamiętacie może państwo, zabiera ich do samochodu i jadą do centrum Chicago i on im pokazuje, on im tłumaczy społeczeństwo amerykańskie. Mówi, tu jest taka część niższa klasy średniej i taka middle i taka trochę wyższa część i taka jeszcze wyższa, ale to wszystko jest nasza klasa średnia, która buduje dobrobyt Stanów Zjednoczonych. I my naszą ofertą sterujemy właśnie w taki sposób, budujemy ją w taki sposób, żeby
klasa średnia w Polsce była jak najsilniejsza, jak najbardziej zasobna, żeby pomóc rozwijać skrzydła młodym, ale też młodym duchem, Polakom, którzy chcą pracować, chcą się dorabiać i chcą zarabiać na poziomie europejskim. Prawo i Sprawiedliwość jest gwarantem takiej drogi. I w naszym programie pokażemy bardzo szczegółowe propozycje programowe, tak żeby wypełnić te nasze zobowiązania, tak jak spełniliśmy nasze zobowiązania do tej pory, bo fundament zbudowaliśmy. Ten fundament z czterech filarów się składający to zapewnienie sprawności, sprawczości, sterowności polskim instytucjom na wielu obszarach. Te w świecie finansów są najlepszą egzemplifikacją, ale to sprawiedliwość historyczna. Tu się zatrzymam na moment. Jutro jadę do kopalni Wujek, żeby uczestniczyć w obchodach 37. tragicznej rocznicy, gdzie nasi bohaterowie tamtych lat walczyli o wolność i zginęli za tą wolność. W tym samym czasie, parę dni temu, nasi konkurenci polityczni de facto przywracają z powrotem komunistyczne nazwy ulicom. I również ulica Bohaterów Kopalni Wujek ma być zamieniona na ulicę bodaj Wincentego Pstrowskiego. To jest polityka, z którą się nie zgadzamy. Uczciwość wobec przeszłości, obrona honoru naszych bohaterów musi być kontynuowana i Prawo i Sprawiedliwość gwarantuje uczciwą politykę historyczną, tak jak zrobiliśmy to do tej pory. A więc to ten drugi filar. Sprawiedliwość, nazwijmy ją historyczna. Trzeci, ten, o którym będzie mówić za chwilę pani premier Szydło, to pewna elementarna sprawiedliwość społeczna, ta, której tak bardzo brakowało przez 30 lat, przez 25 lat. Solidarność, solidarność w pełnym rozumieniu tego słowa. I czwarta to pewna sterowność naszych interesów, czy przywrócenie sterowności polityce zagranicznej, dbałość o nasze interesy za granicą. Bo to nie wtedy, kiedy jesteśmy głaskani po głowie, realizujemy nasze interesy. Wtedy, kiedy chcemy się przypodobać innym, tylko wtedy, kiedy twardo bronimy ich i wygrywamy, bo potrafimy budować koalicję. I na tym fundamencie z tych czterech filarów dzisiaj jesteśmy gotowi na kolejne 3 lata, kolejne 6 i 9 lat zaproponować Polakom wielki program modernizacji, prawdziwej europeizacji i wyższych wynagrodzeń, wyższe płace. Mówiłem o tym 3 dni temu. Już teraz próbują to kopiować. Są w tym niewiarygodni i nie potrafili tego zrobić przez 8 lat swoich rządów. A my już pokazujemy, co zrobiliśmy do tej pory. Szanowni Państwo, powoli wchodzimy już w okres świąteczny. Udziela Wam się również ten nastrój świąteczny, jak panowie pomagają paniom przy świętach? No nie wiem, trzeba by panie zapytać tutaj tak na dobrą sprawę. Ja na pewno muszę się w pierś uderzyć, że słabo z tym u mnie. A szczególne podziękowania należą się właśnie naszym paniom. Podziękujmy im. Dziękujemy. Dziękujemy, bo nie tylko panie, kobiety przechowały Polskę przez lata niewoli podczas zaborów i później matki, żony w mrocznych izbach wyszywały na sztandarach, ale także dzisiaj kobiety, Polki widzą, że zmienia się rzeczywistość, że nasza polityka rodzinna jest czymś rzeczywiście z gruntu nowym, jest zaproszeniem do tej
uczty gospodarczej, tak to nazwijmy, zaproszeniem do współuczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym szerokich rzesz Polaków, wielu rodzin, które do tej pory były gdzieś na marginesie. My odwróciliśmy to, tę niemożność i pokazaliśmy, że jest to możliwe. Szanowni Państwo, Halina Frąckowiak śpiewała: bądź gotowy dziś do drogi. Jesteście gotowi do drogi? O, dobrze. Bo najważniejsze jest to, żebyśmy poprzez nasz program, program demokratyczny, program praworządny, bo praworządność jest wtedy, kiedy dba się o interes całego społeczeństwa, a nie kiedy lobbyści piszą ustawy VAT-owskie. To jest prawdziwa praworządność. I o niej będzie mówił też Zbyszek za chwilę, jak dbamy o to, żeby rzeczywiście poprawiać sądy z punktu widzenia zwykłego obywatela, bo to jest najważniejsze. I będziemy te reformy, te pozytywistyczne reformy kontynuować. Szanowni Państwo, chciałbym też podziękować za to wszystko, co zrobiliście, za te nasze z trudem wywalczone, ale wspaniałe zwycięstwa, za to, że mamy wsparcie ogromnej części społeczeństwa, ale musimy starać się o jeszcze więcej, o to, żeby móc kontynuować te reformy, żeby nikt ich nie zaprzepaścił. Wtedy tylko to się uda, kiedy będzie pełna mobilizacja, pełna aktywność wszystkich działaczy, sympatyków, wielu, wielu Polaków. I o to chciałem poprosić. Bo to jest gra o to, czy Polska będzie jak to sienkiewiczowskie czerwone płótno wyrywana przez różne grupy interesów, czy będzie jednością, czy będzie Polską dla wszystkich, czy będzie państwem, w którym wszyscy bogacą się w sprawiedliwy sposób, gdzie walka o wyższe wynagrodzenia, o wyższe pensje dla Polaków jest skuteczna, bo podbudowana wiarygodnością i uczciwością. I tak jak gwiazda betlejemska prowadziła trzech króli do celu, tak niech nas wszystkich prowadzi Polska. Niech będzie dla nas najważniejszym drogowskazem. Dziękuję bardzo. Polska sercem Europy, premier Mateusz Morawiecki. Ogromne brawa. Prawo i Sprawiedliwość to gwarant postępu, to gwarant sprawiedliwości społecznej. Prawo i Sprawiedliwość to również symbol i synonim uczciwości wobec obywateli. Szanowni Państwo, i o tym również wie i z całą pewnością jest przekonana kolejna osoba, która zabierze głos z tej mównicy. Kobieta silna, zdeterminowana, wierna wartościom, a będąc premierem potrafiąca realizować nawet najtrudniejsze zadania, obecnie wicepremier pani Beata Szydła. Ogromne brawa! Drodzy przyjaciele, dobrze być tutaj razem z wami w takim szczególnym momencie. Momencie, który zbliża nas do końca roku, jakże ważnego dla nas, dla Polaków. Roku, w którym przypominaliśmy całemu światu, że 100 lat temu Polska stała się niepodległa, suwerenna, a dumny naród polski zaczął wreszcie być wolnym i móc realizować swoje marzenia. Ale jest to też moment, który zbliża nas
do tych pięknych świąt Bożego Narodzenia, do tych świąt, które łączą, bo przecież obchodzone są prawie przez wszystkich. Dla nas, chrześcijan, po raz kolejny narodzi się Chrystus, a więc jest to zapowiedź tego, że świat będzie trwał nadal, a my razem z Nim. Dla tych, którzy nie są wierzącymi, to będzie czas na to, żeby radować się, cieszyć, spotykać w gronie swoich bliskich. Dla wszystkich czas szczególny. Dla jednych święty, dla innych magiczny, ale czas piękny, który łączy. Ale to jest też taki czas, w którym podsumowujemy to, co za nami i mówimy o przyszłości. I zaprośmy do tej rozmowy, do tego stołu, który łączy, o przyszłości, do tej rozmowy właśnie o tym, co nas czeka, wszystkich Polaków, wszystkich Europejczyków, bo przecież to jest nasza wspólna sprawa. Rozmawiajmy, szanowni państwo, o tej przyszłości, która powinna być budowana na czterech niezbywalnych dla każdego człowieka wolnościach. Tych wolnościach, które stały się również fundamentem, podstawą naszej wspólnoty europejskiej. Wolności do poglądów, wolności słowa, wolności do wyznawianej wiary, wolności od niedostatku i wolności od strachu. Cztery wolności, które powinny być przynależne każdemu człowiekowi. I zastanówmy się, czy tak jest. Czy dzisiaj każdy tymi wolnościami może się cieszyć? Czy żyjemy w kraju, w którym można wyrażać własne zdanie? W którym można nie zgadzać się z tymi, którzy rządzą? Czy żyjemy w kraju, w którym można chodzić do kościoła, wierzyć, posyłać swoje dzieci na religię? Czy żyjemy w kraju, w którym można mieć dobrą pracę i nie martwić się o przyszłość? I wreszcie, czy żyjemy w kraju, w którym jesteśmy bezpieczni w swoim domu? Czy każdy z nas, czy w każdym miejscu Europy ludzie mają taki przywilej? Czasami można mieć refleksję, że tak nie jest. I powinniśmy o tym rozmawiać, bo przecież jesteśmy europejską rodziną i martwimy się, jak to w rodzinie, o tych, którzy mają kłopoty, problemy. Chcemy, żeby kiedy my mamy te problemy, ktoś nam pomógł, ale przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że to jest nasz wspólny los i nasza historia, nasza teraźniejszość i nasza przyszłość przeplatają się ze sobą. Można odnieść czasami wrażenie, że brakuje tych wolności. Dlatego ja dzisiaj chcę opowiedzieć o kraju, w którym taka wolność, te wolności budują przyszłość, w którym ludzie spełniają swoje marzenia, czerpiąc z tych wolności pełnymi garściami. O kraju, który się dynamicznie rozwija. O kraju, w którym rodziny są bezpieczne. O kraju, który ma ambicje, a te ambicje realizują wspaniali ludzie. To jest mój kraj, to jest Polska. Aż chciałoby się powiedzieć, zobacz Europo, jak można pięknie żyć. Zobacz Europo, jak można wspaniale się rozwijać. I chcemy, Europo, żebyś te dobre wzorce również czerpała od nas, tak jak my czerpiemy od ciebie. Jesteśmy Polakami. Kochamy naszą ojczyznę. Jesteśmy dumni, że jesteśmy Europejczykami. Polska była, jest i będzie w Europie. I nikt i nic z tego nie zmieni. Nawet ci polscy politycy, którzy ciągle kłamiąc krzyczą o jakimś polexicie. Czas, żeby wreszcie zrozumieli, że Polska jest, była i będzie w Europie.
jacy jesteśmy my Polacy u końca 2018 roku, jaka jest Polska u końca 2018 roku. Dużo się zmieniło w ciągu ostatnich prawie 4 lat. Zmieniło się dlatego, że Polacy wybrali ludzi, a przede wszystkim wybrali program, który dał możliwość czerpania z tych wolności i budowania dobrej przyszłości dla nas wszystkich. Polacy zdecydowali, że czas odsunąć od władzy tych, którzy nie rozumieją, że Polska to jest wspólna sprawa, że trzeba pochylać się nad każdym, nawet tym, który być może nie jest w tej chwili na pierwszych stronach gazet, a przede wszystkim właśnie tym słabszym, tym najsłabszym trzeba pomagać, że trzeba wyrównywać szanse, że trzeba dostrzegać problemy obywateli. I trzeba do tego ludzi, którzy nie tylko to rozumieją, nie tylko mają plan i program, ale są uczciwi i dotrzymują słowa. Tak, bo znakiem firmowym Prawa i Sprawiedliwości, rządu Zjednoczonej Prawicy jest dotrzymywanie słowa. Przypomnijcie sobie Państwo tych, którzy jeszcze niedawno, w ostatnich wyborach samorządowych, tak wiele obiecywali, roztaczali takie wizje. I dzisiaj była tu już o tym mowa, co dzieje się w Europie, jak bardzo czują się rozczarowani warszawiacy, bo zostali w ciągu tak krótkiego czasu oszukani. Ale czy to pierwszy raz? Ja Państwu przypomnę tylko jeden fakt. Kiedy była kampania wyborcza, politycy Platformy, nawet ci najważniejsi, obiecywali i mówili, nie będzie podnoszenia wieku emerytalnego. Po czym, kiedy tylko przejęli władzę, to właśnie to zrobili. Podnieśli Polakom wiek emerytalny. A my powiedzieliśmy, i to powiedział nasz lider, Jarosław Kaczyński, że pierwszym zobowiązaniem Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli będzie rządziło, będzie przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego, odwrócenie tych złych rozwiązań, które poprzedni rząd wprowadził. I zrobiliśmy to, dotrzymaliśmy słowa. I dzisiaj, szanowni państwo, mówimy o tym, że Polska dynamicznie się rozwija, że rodziny mogą realizować wreszcie swoje ambicje, swoje marzenia, bo dzisiaj ja jestem dumna z tego i myślę, że wy tutaj siedzący również, bo to jest wasza zasługa. Gdyby nie wy, nie byłoby rządu Prawa i Sprawiedliwości. Gdyby nie wy, nie byłoby tych dobrych zmian dla Polski i dla Polaków. Jesteśmy dumni z tego, że dzisiaj polskie rodziny nie mają dylematu, czy mają zorganizować święta, czy kupić dzieciom prezenty, czy mogą myśleć o tym, żeby wyposażyć swoje dzieci do szkoły, że wreszcie osoby starsze nie muszą martwić się, że będą samotne w czasie świąt, bo nasze programy, te, które przygotowaliśmy, mają im wszystkim służyć. Wyrównujemy szanse, dajemy możliwość realizacji marzeń. To jest wspaniałe i to jest piękne, to jest nasz wspólny sukces. Ale zrobiliśmy to dlatego, że byliśmy uczciwi, zdeterminowani i przede wszystkim wierzyliśmy w to, że to jest możliwe. A wierzyliśmy w to, bo tą siłę i tę wiarę daliście nam wy, Polacy, wszyscy ci, którzy poszliście z nami w biało-czerwonej drużynie. I dzisiaj ta drużyna musi iść dalej do przodu. Ta drużyna musi się poszerzać. Ta drużyna musi realizować kolejne ambitne cele. Bo jeżeli dzisiaj potrafimy powiedzieć o tym, że Polska jest przykładem stawianym przez wiele państw w Europie za swoją politykę społeczną, politykę demograficzną, to są ogromne osiągnięcia, bo byli tacy, a było ich przecież wielu, którzy mówili, że to jest niemożliwe, że tego nie da się zrobić. A my mówiliśmy, damy radę i robiliśmy to.
jesteśmy, ta polityka społeczna, mądra polityka społeczna stała się symbolem Polski, ale też pewnym fenomenem, nad którym będą się pewnie w przyszłości głowić naukowcy, ekonomiści. Jak to jest możliwe, że programy społeczne, które do tej pory były kojarzone z wydawaniem pieniędzy, w Polsce stały się kołem zamachowym gospodarki? Dało się, zrobiliśmy to. I to był, szanowni państwo, przemyślany plan. To był dobrze przygotowany projekt. Przygotowywaliśmy się do niego bardzo długo, ale było warto. I dzisiaj, kiedy mówimy, że Polska jest krajem najdynamiczniej rozwijającym się w Unii Europejskiej, że jest państwem, w którym praktycznie nie ma bezrobocia, że rosną wynagrodzenia, że jesteśmy w stanie myśleć o kolejnych projektach prospołecznych, prorozwojowych, bo tak jak mówił pan premier, sytuacja naszego budżetu, finansów publicznych jest dobra. A myślę, że będziemy mogli jeszcze państwu dużo lepszych rzeczy w przyszłości powiedzieć. To oznacza to, że ten projekt, ten program, który został zaproponowany Polakom w 2015 roku, że ten plan modernizacji Polski, który chcemy kontynuować, po prostu się sprawdził. I pójdziemy do przodu i będziemy wprowadzali kolejne zmiany. I chcemy, żeby beneficjentami tych zmian, tego dobrego życia, tych ambitnych celów, tych marzeń byli wszyscy Polacy. Ale chcemy, żeby byli też nimi Europejczycy. Chcemy poszerzać krąg tych, którzy te marzenia będą bardzo ambitne swoje mogli spełniać. Dla mojego pokolenia szczytem marzeń było ukończenie studiów, znalezienie lepszej pracy niż nasi rodzice, czy wyjazd za granicę, wtedy praktycznie niemożliwy. Dla tego pokolenia, które dzisiaj wkracza w dorosłe życie i buduje przyszłość Polski, będzie budowało przyszłość Polski, te marzenia to podbój kosmosu. Pozwólmy im to zrobić. Dajmy młodym ludziom te szanse, by mogli ambitnie myśleć o właśnie realizacji swoich ambicji, o swoich marzeniach, o tym, by mogli godnie zarabiać, by te zarobki pozwalały im żyć naprawdę na takim poziomie, by nie tylko te marzenia ograniczały się do dobrego życia ich rodzin, ale by te marzenia sięgały znacznie wyżej. Mówimy o tym, że konieczne jest inwestowanie, że inwestycje stają się tym naszym priorytetem, który chcemy w kolejnych latach poszerzać, powiększać, realizować z wielką mocą. Ostatnie lata to była bardzo dobra inwestycja, również specjalność Polska. Zainwestowaliśmy w dzieci i w rodziny i to się nam opłaciło i to się nam opłaci w przyszłości również. Szanowni państwo, w tym planie, który państwu przedstawimy już niebawem, jesteście ujęci wszyscy. Wszyscy Polacy. Tam jest miejsce dla każdego z was. Tam jest opisana przyszłość każdego z was. Ale ten plan będzie możliwy do zrealizowania tylko wtedy, kiedy będziemy razem wspólnie, tak jak do tej pory, szli właśnie tą drogą. Jeżeli będziemy potrafili zrozumieć i tym entuzjazmem, który tak bardzo w ostatnich latach zbudował Polskę, pokazać, że ta nasza przyszłość, nasza wspólna przyszłość, Polska, europejska, zależy od nas. Jeżeli będziemy potrafili pobudzić tę dobrą energię we wszystkich środowiskach, to będziemy zdobywać najwyższe szczyty. Polska jest tego warta, by tak się działo. Europa jest tego warta. My Polacy, my Europejczycy powinniśmy do tego dążyć, bo to jest nasza wspólna przyszłość.
Szanowni Państwo, już za kilka dni usiądziemy przy naszych świątecznych stołach i będziemy pewnie zastanawiać się o tym, jaki będzie 2019 rok, co będzie się działo. Będziemy mówili o przyszłości. Rozmawiajmy o tej przyszłości, myśląc o tym, jak wiele dobrego już się zadziało, jak wiele udało nam się wspólnie osiągnąć. Ale też pomyślmy o tym, jak wiele przed nami jeszcze i co możemy zrobić. Dzisiaj Polska jest państwem, które się rozwija bardzo dynamicznie, które daje bezpieczeństwo swoim obywatelom, które jest państwem, na które już wielu wskazuje jako na przykład. Na przykład tego kraju, który potrafił skorzystać ze swoich szans. Bo tak, jesteśmy przecież prymusem na przykład w wykorzystywaniu środków europejskich. Ale też pamiętajmy i przypominamy to, że tutaj w Polsce tak dynamicznie te środki są wykorzystywane, może bogacić się również Europa i to również firmy europejskie na tym korzystają. Więc musimy zrozumieć wszyscy, że to jest nasza wspólna europejska rodzina. Szanowni Państwo, te programy, te projekty społeczne, które będziemy przygotowywali, które będziemy pokazywali, będą miały podobną filozofię jak te, które były już realizowane do tej pory. Mądre połączenie polityki społecznej, uwolnienie, właśnie pokazanie, że ta wolność od nędzy, jak to kiedyś mówiono, danie tego potencjału w ręce ludzi może powodować, że bogacimy się wszyscy, że bogaci się Polska, że jesteśmy coraz bardziej bezpiecznym i zasobnym krajem i że to jest dobre miejsce do życia i do mieszkania. Tak, to jest dobre życie do miejsce do życia i do mieszkania. Szanowni Państwo, życzę Państwu, byście przy swoich stołach znaleźli szczęście, przy tych świątecznych stołach, byście Państwo znaleźli miłość i żebyście Państwo, rozmawiając o swojej przyszłości, zawsze myśleli: mój dom, Polska, Europa, nasza wspólna sprawa. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Dziękuję bardzo. Wicepremier Beata Szydło, dziękujemy. Szanowni Państwo, Prawo i Sprawiedliwość to partia otwartości, dialogu, a także prawdziwej wolności i niezależności obywatelskiej. Prawo i Sprawiedliwość pokazuje, że Polska jest sercem, ale i również wzorem dla Europy. My wiemy, że w jedności siła i na tym właśnie, Szanowni Państwo, polega fenomen naszej zjednoczonej prawicy. I z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie zaprosić na scenę pierwszego lidera ugrupowania sojuszniczego Porozumienia, wicepremiera pana Jarosława Gowina. Zapraszam. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele z Prawa i Sprawiedliwości, z Solidarnej Polski, z Porozumienia, z całej zjednoczonej prawicy. Przyszły rok to jest rok wyborów europejskich i parlamentarnych. Wyborów, które wspólnie wygramy. Ale przyszły rok... Przyszły rok to jest także 30-lecie odzyskania niepodległości. 30-lecie demokratycznego przełomu. I porównajmy sobie tę Polskę sprzed 30 lat z dzisiejszą Polską, o której przed chwilą tak pięknie mówiła pani premier Beata Szydło. Pamiętamy te czasy biedy, te czasy przestępczości, te czasy, kiedy Polska była na mapie Europy ciągle jeszcze osamotniona, bo nie byliśmy przecież częścią ani NATO, ani Unii Europejskiej. Przez te 30 lat w Polsce dokonał się ogrom pozytywnych zmian. Komu te zmiany zawdzięczamy? Przede wszystkim milionom Polaków. Milionom Polaków, którzy bardzo ciężko pracują, którzy
wychowują swoje dzieci, którzy się kształcą, którzy zakładają i rozwijają swoje firmy. I to jest ten moment, kiedy trzeba podziękować tym milionom Polaków za ich ogromny trud i za ich wspaniały sukces. Ale wszyscy zdajemy sobie sprawę też z tego, jak wiele było w tych 30 latach patologii, jak wiele słabości. To właśnie po to, żeby przezwyciężać te patologie, żeby przezwyciężać te słabości, powstał obóz Zjednoczonej Prawicy. I od 3 lat tempo zmian, tych pozytywnych, dobrych zmian jest bezprecedensowo szybkie. Te największe słabości to przede wszystkim ogromna skala nierówności, a w zasadzie biedy, bo nierówności same w sobie nie są złe pod warunkiem, że nie oznaczają wykluczenia dużej części społeczeństwa, zepchnięcia wielu ludzi, wielu rodzin na boczny tor. Tak się działo przez 20 kilka lat. Druga słabość, druga patologia to brak sprawiedliwości. I to były te priorytety rządów Prawa i Sprawiedliwości, rządów Zjednoczonej Prawicy przez pierwsze 3 lata. Ograniczenie skali biedy i walka z niesprawiedliwością. Jeżeli chodzi o to ostatnie, widzimy, jak wiele jest przeszkód i wewnętrznych, i zewnętrznych. Będzie o tym mówił za chwilę pan minister Ziobro. Ale jeżeli chodzi o ograniczenie biedy, o podniesienie poziomu życia Polaków, to się w ogromnej mierze już dokonało. To się dokonało dzięki wysiłkowi rządu najpierw pani premier Beaty Szydło, potem pana premiera Mateusza Morawieckiego, w obu przypadkach przede wszystkim za sprawą pani minister Elżbiety Rafalskiej. Dzisiaj, proszę państwa, stajemy wobec nowego etapu. I tak odczytałem wystąpienie pana premiera Morawieckiego. Stajemy wobec kolejnego wyzwania, jakim jest podniesienie poziomu zarobków, podniesienie poziomu zamożności Polaków, jakim jest modernizacja państwa, modernizacja, unowocześnienie naszej gospodarki. I stojąc u progu tego etapu, trzeba się zapytać Polaków, jakie są ich oczekiwania, czego oczekują od nas polityków, a czego od nas wyraźnie nie chcą. Wystarczy porozmawiać ze znajomymi, z przyjaciółmi, ale też wczytać się w wyniki badań i odpowiedź jest jednoznaczna. Polacy nie chcą konfliktów. Polacy nie chcą tutaj żadnych rewolucji, ani obyczajowych, ani politycznych. Polacy chcą państwa stabilnego, Polacy chcą państwa stabilnego, skutecznego, gwarantującego bezpieczeństwo, państwa praworządnego i umożliwiającego stabilny rozwój, spokojne cieszenie się z owoców ciężkiej pracy, której Polacy oddają się od tylu lat. I pan premier Morawiecki bardzo wyraźnie zapowiedział, co będzie priorytetem naszego rządu na najbliższy rok. Podniesienie poziomu zarobków. To dokonuje się przede wszystkim w jeden sposób. Przez obniżenie podatków. Będziemy o tym mówić, tak jak pan premier zapowiedział, w styczniu, w lutym. Ale ja chcę powiedzieć, że przecież to się już od 3 lat dzieje. Garść przykładów. Pas startowy dla nowych firm. Nowe firmy przez 6 miesięcy nie płacą żadnych ubezpieczeń społecznych. Proszę państwa, nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, że od wejścia w życie konstytucji dla biznesu codziennie powstaje 900 nowych firm. 900 młodych Polaków zamiast emigrować zakłada swoją firmę tutaj w Polsce. Tutaj płaci podatki. Tu będą rodziły się ich dzieci. Tu jest przyszłość.
przyszłość dla młodego pokolenia. Drugi przykład. O połowę zmniejszyliśmy ZUS dla najmniejszych firm. Przykład trzeci. Obniżyliśmy podatek CIT do poziomu chyba najniższego w Unii Europejskiej dla 95% przedsiębiorstw. Następny przykład. Ulga innowacyjna, ulga na badania i rozwój. Od wejścia w życie pierwszej ustawy o innowacyjności, czyli od początku 2017 roku, mamy dane GUS-u za ten rok, nakłady na badania i rozwój, a więc na to, co nadaje nowoczesny, innowacyjny charakter polskiej gospodarki, te nakłady wzrosły o prawie 15%. A przecież od początku 2018 roku weszła w życie druga ustawa o innowacyjności. Ta ustawa przewiduje najwyższe na świecie ulgi podatkowe dla przedsiębiorców, którzy nawiązują współpracę z uczelniami, którzy wchodzą w obszar badań i rozwoju. Od początku tego roku za każdą złotówkę zainwestowaną w badania i rozwój przedsiębiorca może od podstawy opodatkowania odpisać sobie 2 złote. Czy trudno lepszy przykład tego, jak dobrze rozwija się Polska i jak dobrze Polską rządzi obóz Zjednoczonej Prawicy? Nie umawialiśmy się z panem premierem Morawieckim, co będziemy mówić. Jesteśmy zresztą przedstawicielami różnych partii, ale bardzo przyjaznych. Natomiast ja chcę powiedzieć to samo, co powiedział pan premier. My przez te 3 lata skoncentrowaliśmy swój wysiłek przede wszystkim na tym, żeby otworzyć perspektywy rozwoju dla tych, którzy byli spychani na boczny tor przez poprzednich 20 kilka lat. Teraz jest czas, żeby zwrócić się ku klasie średniej, ku tym milionom przedsiębiorców, nauczycieli, naukowców, urzędników, ludzi kultury, przedsiębiorców rolnych, studentów. Powiem tak, bez poparcia klasy średniej można wygrywać wybory. Pokazaliśmy to niedawno. Ale w klasie średniej, w mieszkańcach dużych i średnich miast skupiony jest ogromny kapitał. Kapitał intelektualny, kapitał przedsiębiorczości, kapitał społeczny. I chcemy rozwijać Polskę wraz z mieszkańcami dużych i średnich miast. To jest możliwe. Przykład z ostatnich wyborów. Miasto, którym prawica nigdy po 1989 roku nie rządziła. Chełm. Dzięki znakomitemu kandydatowi Jakubowi Banaszkowi i dzięki ogromnemu wsparciu dla Jakuba ze strony pani marszałek Beaty Mazurek i całej struktury Prawa i Sprawiedliwości odnieśliśmy tam wielki sukces. To jest znakomity przykład tego, jak Zjednoczona Prawica może skutecznie przekonywać do swojego programu, do swoich racji, do swoich argumentów mieszkańców miast dużych i średnich. Chcę was wszystkich, no nie wiem, wszyscy to się nie pomieścić, ale wielu z was, ludzi Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski, zaprosić w styczniu do Krakowa. Tam odbędzie się konwencja mojej partii, konwencja Porozumienia, pewnie nie w tak w pięknych okolicznościach, ale też w bardzo pięknym mieście. Tam będę wraz z moimi współpracownikami, między innymi z ministrem Milewicz, z właśnie wspomnianym prezydentem Banaszkiem, mówił o naszym programie. Programie adresowanym do klasy średniej, do mieszkańców dużych i średnich miast. Dzisiaj chciałbym zasygnalizować tylko 2 projekty, 2 kierunki zmian. Pierwszy streszcza się w trudnym słowie deglomeracji. Chodzi o to, żebyśmy nie sprowadzali wszystkich instytucji do Warszawy. No, nie wszyscy Polacy się w Warszawie pomieszczą. Ważne jest, żeby rozwijały się też inne polskie miasta, zwłaszcza były miasta wojewódzkie. Pokażę w styczniu
przykłady instytucji, które z powodzeniem można przenieść do wspomnianego Chełma, do Jeleniej Góry, można przenieść do Kielc, w tym przypadku już się to dzieje. Można przenieść do wielu innych miast, dla których będzie to nie tylko źródłem prestiżu, ale też powstrzyma migrację. Migrację, eksodus młodego pokolenia, eksodus młodych elit. To jest wielka szansa dla średnich i dużych miast. Ale jest też drugie wielkie wyzwanie, które przed nami stoi. Ja w ostatnim tygodniu, w tym tygodniu, rozmawiałem z kilkoma rektorami zaniepokojonymi tymi zapowiedziami rzekomego wzrostu cen prądu. Oni się boją, że cały bardzo duży, znaczący wzrost nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe zostanie skonsumowany, zostanie przejęty przez te wyższe ceny w energii. No, dzięki jasnemu stanowisku pana premiera Morawieckiego, dzięki ciężkiej pracy pana ministra Tchórzewskiego, mogłem ich uspokoić. Żadnego wzrostu cen prądu nie będzie, ani dla odbiorców indywidualnych, ani dla odbiorców zbiorowych. Ale mamy świadomość, wszyscy mamy świadomość, że w dłuższej perspektywie trzeba się zmierzyć z problemem czystej i taniej energii. Chcemy nadal skutecznie walczyć ze smogiem. Jak będziecie w Krakowie, to się przekonacie o tym, jak ważne to jest zadanie. Chcemy obniżyć ryzyko wzrostu cen energii i równocześnie zapewnić Polsce i Polakom bezpieczeństwo energetyczne. Dlatego w imieniu Porozumienia zaprezentujemy w Krakowie program Energia Plus. Na czym on będzie polegał? We współpracy z uczelniami uruchomimy masową budowę odnawialnych źródeł energii dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych. Przede wszystkim dla 5 milionów domów jednorodzinnych. 5 milionów, to jest ta skala. Po drugie, zapewnimy Polakom realne prawo i możliwość produkowania energii elektrycznej na własne potrzeby, a także możliwość sprzedaży jej nadwyżek. Zniesiemy bariery prawne utrudniające instalację odnawialnych źródeł energii. I po trzecie, opracujemy system kredytów i pożyczek wspierających zakup i instalację mikroinstalacji dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych. Zaangażujemy w to Bank Gospodarstwa Krajowego i sektor bankowy, tak aby Polacy mogli uzyskiwać finansowanie na budowę instalacji służących produkcji zielonej energii. Proszę Państwa, do tej pory tematyka ekologiczna była przypisywana lewicy. Ona sobie uzurpowała monopol na te tematy. A przecież pamiętamy nauczanie świętego Jana Pawła II, który mówił o chrześcijańskiej ekologii. Mówi o tym również obecny papież. Na świecie coraz częściej mówi się o ekologii konserwatywnej. I my mamy pomysł właśnie na tego typu rozwiązania. Rozwiązania, które pozwolą połączyć troskę o zdrowe środowisko z szybkim, dynamicznym rozwojem gospodarczym. Spojrzałem teraz na pana premiera Glińskiego i tutaj muszę wrócić do tych wszystkich działań zmierzających do obniżenia podatków, bo pan premier Gliński też ma tutaj wielki sukces, znaczy mamy wspólny sukces, a było to możliwe też dzięki pani minister Czerwińskiej. Mam na myśli obniżenie podatków, to się już dokonało, realne obniżenie podatków dla twórców, dla 100 tysięcy ludzi nauki, 100 tysięcy ludzi kultury. Teraz czas na to, żeby tymi owocami sukcesu w formie obniżenia podatków dzielić się z kolejnymi grupami społecznymi, z całym polskim społeczeństwem. A więc modernizacja polskiej gospodarki, obniżenie
kosztów pracy, rozwój średnich i dużych miast, program Energia Plus. To jest, proszę Państwa, kierunek, który chcemy zaproponować wszystkim Polakom. Chcę powiedzieć, że jestem przekonany, że ten plan się powiedzie. Nam, naszym dzieciom, naszym wnukom zapewni życie w dostatnim, zdrowym, bezpiecznym i nowoczesnym kraju. To jest nasz sposób myślenia o Polsce i nasz sposób działania dla Polski. Chcę powiedzieć, że tak jak wezwał nas pan prezes Kaczyński, dotrzemy z tym programem do każdej polskiej wsi, do każdego miasteczka, do każdego miasta. Będziemy w Chełmie i będziemy w Gorzowie. Będziemy w Suwałkach i będziemy w Jeleniej Górze. Wszyscy Polacy chcą dobrego życia. I to jest nasz cel na najbliższy rok i na następne lata rządów Zjednoczonej Prawicy. Dziękuję za uwagę. Wicepremier Jarosław Gowin, ogromne brawa. Siła tkwi w jedności Zjednoczonej Prawicy. Tak, tak, proszę Państwa, Zjednoczona Prawica od 3 lat wdraża dobre zmiany, tak bardzo przecież wyczekiwane przez miliony Polaków. No właśnie, tej siły nie byłoby bez kolejnego sojusznika, filara Zjednoczonej Prawicy, czyli Solidarnej Polski. Zapraszam jej lidera na scenę, pana ministra Zbigniewa Ziobro. Ogromne brawa! Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy z Prawa i Sprawiedliwości, Porozumienia Jarosława Gowina i Solidarnej Polski. Cieszę się, że jesteśmy tutaj znowu razem. Jesteśmy, można powiedzieć, dzień po kolejnym głosowaniu, kolejnym wniosku o wotum nieufności, które kolejny raz kończyło się tak samo, czyli opozycja dowiedziała się, że 3 lata temu zwyciężyła Zjednoczona Prawica. Zwyciężyła Zjednoczona Prawica, ponieważ, tak jak mówił pan prezes Jarosław Kaczyński, dotrzymywaliśmy słowa. Poważnie traktowaliśmy Polaków. Wywiązywaliśmy się swoich zobowiązań. I tak jak 3 lata temu zdecydowaliśmy się stworzyć wspólny rząd, umówiliśmy się, obiecaliśmy Polakom, że będziemy w tym konsekwentni. Będziemy wywiązywać się z naszych zobowiązań. Będziemy wiarygodni w tym, co obiecywaliśmy. I tak właśnie było. Szanowni Państwo, wiarygodność to w polityce rzecz bezcenna. Rzecz bezcenna i dlatego tak bardzo boli często opozycję nasza konsekwencja i nasza skuteczność w wielu obszarach, w wielu sprawach, które podejmujemy i którymi się zajmujemy. Otóż nasz rząd jest tym rządem, który przywraca Polakom godność, który przywraca Polakom szansę na lepsze życie. Nasz rząd jest tym rządem, który nie opowiada frazesów i pustych słów na temat ciepłej wody z kranu i nie składa tego rodzaju zobowiązań, ale podjął się od samego początku wielkich zmian i reform strukturalnych, zmian systemowych. Była już o tym mowa. Mówił o tym zarówno pan premier Morawiecki, jak i pani premier Beata Szydło. Nasz rząd nie dzieli Polaków według kryterium grubego portfela na tych bogatych i biednych, na tych uprzywilejowanych i tych, którzy przywilejów nie mają, na tych rzekomych elit i tych, którzy do elit rzekomo się nie zaliczają. Nasz rząd nie dzieli Polski. My traktujemy Polskę jako jedność. My traktujemy Polaków jako tych, którym należy się taki sam szacunek ze strony państwa, ze strony rządu. Opieka o polską rodzinę i gwarancja, że nasi rodacy będą mogli godnie żyć, będą mogli realizować swoje ambicje,
swoje aspiracje zawodowe, będą mogli wychowywać swoje dzieci bez lęku o ich przyszłość i będą mieli poczucie bezpieczeństwa. I to jest właśnie program konsekwentnie realizowany przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Szanowni Państwo, polityka, tak jak ją rozumiemy, to jest czynienie tego, aby zmieniać rzeczywistość na miarę możliwości, aby wszystkim żyło się lepiej, nie tylko elitom. Ale polityka to jest też zderzanie się czasami z wyzwaniami i z oporem tych, którzy nie chcą zmian. Naszym zadaniem jest wykazać determinację. I tą determinację wykazujemy również tam, gdzie spotykamy ogromny opór. Wszyscy Państwo widzicie, jak wielki sprzeciw budzą w niektórych środowiskach i w kraju, i za granicą nasze zmiany w zakresie sądownictwa. Te zmiany budzą wielki opór, bo my chcemy sądownictwo przywrócić ludziom, przywrócić zasady służby publicznej, sprawić, aby sądy... służyły temu, po co są powołane, służyły Polakom. I rodzi się pytanie, dlaczego tak nas się boją? Dlaczego boją się takiej naszej determinacji? Dlaczego boli ich to, że jesteśmy konsekwentni? Otóż właśnie dlatego, że jesteśmy skuteczni. Pokazaliśmy już w wielu obszarach, że potrafimy realizować zaplanowane zamierzenia. Wspomniany był tu program 500+. Pamiętacie Państwo, pewnie jak Donald Tusk, wtedy kiedy mówiliśmy w wyborach, że zrealizujemy ten program, program 500+ dla polskich rodzin, mówił, przecież na to nie ma pieniędzy, to są banialuki. Pamiętacie Państwo te jego słowa? I co? I co na to teraz Donald Tusk? My zrealizowaliśmy ten wielki program dla Polski. Wielki program dla polskich rodzin. Pamiętacie Państwo zapewne, jak padały słowa, które nie chcę tu przytaczać pod adresem tego programu w Sejmie, kiedy opozycja, totalna opozycja wyrażała troskę o zachodnie sieci hipermarketów, co będzie, jeśli będzie program 500+, że tam zabraknie pań, które nie będą mogły pracować. I okazuje się, że panie pracują tylko za wyższe płace, a program 500+ ma się dobrze. Boli ich to, że jesteśmy skuteczni, że skutecznie obniżyliśmy do rekordowo niskiego poziomu bezrobocie, że skutecznie realizujemy program gospodarczy, który gwarantuje rozwój naszego kraju. Jest wielka dynamika gospodarcza. Są znakomite wskaźniki gospodarcze. To ich wszystko bardzo, bardzo boli. Podobnie jak i nasza konsekwencja, jeżeli chodzi o walkę z patologiami. Mogę Państwu powiedzieć o bardzo świeżym wyniku, o którym dowiedziałem się z prokuratury w dniu dzisiejszym. Otóż w tym roku prokuraturze udało się zabezpieczyć mienie należące do przestępców w wysokości ponad 2 miliardów złotych. Tak, to są konkretne pieniądze, nieruchomości, luksusowe samochody, zdarza się też i jachty. I cały ten majątek, wszystkie te pieniądze są też przekazane na rzecz Skarbu Państwa, będą służyć potrzebom społecznym, które realizuje nasz rząd. A jak to było za czasów Platformy? Rok 2015 300 milionów, teraz 2 miliardy. I to jest różnica. To się nazywa skuteczność i to ich boli. Jeśli mówimy o skuteczności, to nie sposób nie wspomnieć o dzieciach. Otóż zasadniczo zmieniliśmy politykę w stosunku do dzieci w wielu obszarach, począwszy właśnie od programu 500+, poprzez zmiany systemowe w prawie, które sprawiły, że dwukrotnie więcej dzieci otrzymuje świadczenie, należne im świadczenie alimentacyjne od rodziców, którzy wcześniej nie zawsze z tych obowiązków się wywiązywali. Nasza polityka wobec dzieci to też zwiększenie ochrony prawnokarnej tych z nich, którzy byli narażeni na bardzo ciężkie przestępstwa. To zaostrzenie kar za te najcięższe przestępstwa, zwłaszcza pedofilskie, to wprowadzenie tak zwanego rejestru pedofilów, który jest narzędziem pomagającym skutecznie wykrywać i zwalczać tego rodzaju przestępczość. To wreszcie zmiany, które udało nam się niedawno
bodaj tydzień temu wywalczyć w Europie. Mianowicie udało nam się przeforsować, przekonać wszystkie kraje Unii Europejskiej, że polskie dzieci, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, jeżeli dojdzie do dysfunkcji w rodzinie, jeśli będą przekazywane do rodzin zastępczych, to mają trafiać do rodzin kulturowo tożsamych. A więc rodzin... które władają językiem polskim, które są z tego samego obszaru kultury, religii. Bo wiecie państwo, że wielokrotnie zdarzało się, media to opisywały, że było inaczej, że musieliśmy interweniować nie zawsze skutecznie, bo rozwiązania systemowe były różne w różnych krajach. Szanowni państwo, przed nami jest wiele zmian. W najbliższą środę na posiedzenie Rady Ministrów zostanie, najbliższy wtorek, pan premier zapewne mnie poprawił, bo we wtorek jest najbliższa Rada Ministrów, zostanie skierowany projekt zmian Kodeksu Postępowania Cywilnego. To jest bardzo wielki projekt, który w sposób zasadniczy, fundamentalny przyspieszy bieg postępowań sądowych. Stworzyliśmy specjalną ścieżkę dla spraw gospodarczych. Bardzo szybką, profesjonalną, która uwzględnia potrzeby tego sektora. Stworzyliśmy też zasady, które zmierzają do tego, aby wszystkie sprawy w miarę możliwości były rozstrzygane na pierwszej rozprawie. A jeśli to nie będzie możliwe, to obowiązkiem sądu będzie zorganizować posiedzenie przygotowawcze, zaprosić strony i tak ułożyć, zaplanować proces, by wyrok mógł zapaść jak najszybciej. Wprowadzamy tam bardzo wiele innych rozwiązań, które służą temu, by przyspieszyć bieg postępowań. I w kolejnym tygodniu, jeśli oczywiście taka będzie wola rządu, będziemy chcieli wysłać projekt znowu wielkiej zmiany kodeksu postępowania karnego, czyli procedury karnej. Tam też jest bardzo wiele fundamentalnych zmian, które jesteśmy przekonani przyspieszą bieg procesów karnych w tym wypadku. Na przykład eliminujemy takie anachronizmy jak zasadę, że trzeba wszystkie dokumenty w sprawie odczytać i tego życzy sobie strona. Były takie przypadki, że przestępca domagał się odczytania od sądu wszystkich dokumentów i takie czytanie przez sąd do pustej sali śpiącego przestępcy dokumentów trwało przeszło rok. To jest fakt autentyczny. Eliminujemy te przypadki. Eliminujemy przypadki obstrukcji, które były nagminne i osoby podejrzewane, osoby oskarżone z reguły wykorzystywały je, by przedłużać czas trwania procesu. Tam jest bardzo wiele szczegółowych zmian, które służą właśnie temu, aby realizować to oczekiwanie Polaków, by procesy w Polsce toczyły się szybciej. Ale zmiany, jakie przygotowujemy, nie dotyczą tylko tych obszarów. Proponujemy ustawę, którą lada moment będziemy chcieli przekazać do konsultacji międzyresortowych, a dotyczy ona spraw związanych z lichwą, z nadużyciami ze strony firm lichwiarskich, swojej pozycji w stosunku do Polaków. Musimy skończyć z tą sytuacją, że Polacy są oszukiwani i wyzyskiwani przez nieuczciwych lichwiarzy. Musimy wprowadzić rozwiązanie, które raz na zawsze skończy tą sytuację. Dobra zmiana w państwie to zmiana taka, że chroni się też tych najsłabszych, a może przede wszystkim tych najsłabszych, a to oni zwykle padali ofiarą właśnie firm lichwiarskich i ta ustawa, którą przygotowujemy, całkowicie tą sytuację zmieni. Wprowadzamy też kolejne rozwiązanie do konsultacji resortowych i później do rządu, mianowicie rozszerzenie tak zwanej sytuacji, w której osoba, która popadnie w długi i często wir zadłużenia, będzie mogła skutecznie dążyć do tego, aby państwo dało jeszcze jedną szansę, aby nie była skazana na wegetację albo na ucieczkę z kraju, ale aby mogła jeszcze raz podjąć sprawy swojego życia i ułożyć na nowo. Bywa tak, że człowiek znajdzie się w pętli zadłużenia niekoniecznie z własnego zaniechania i własnej winy, bo zachoruje, bo straci pracę i obowiązkiem państwa jest też znajdować zrozumienie dla takiej sytuacji, stworzyć system, który takim ludziom pomoże wyjść na prostą. I my takie rozwiązania będziemy proponować. Szanowni państwo,
kiedyś znany polityk Platformy mówił, że ich rządzone przez nich państwo to jest państwo teoretyczne. To, co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości w bardzo wielu obszarach, za które odpowiada, to jest państwo, które praktycznie działa. Pokazaliśmy, że można inaczej, że można rozwiązywać problemy, które przez naszych oponentów były definiowane jako nierozwiązywalne. I musimy konsekwentnie realizować tą naszą politykę, ten nasz program. Jesteśmy konsekwentni, jesteśmy wiarygodni i działając razem będziemy realizowali nasze wspólne zobowiązanie. Tym zobowiązaniem jest sprawiedliwe, solidarne, prawe państwo. Dziękuję bardzo i wszystkiego najlepszego w związku z świętami bożonarodzeniowymi. Dziękuję bardzo. Minister Zbigniew Ziobro, Solidarna Polska. Przywracamy godność, dotrzymujemy słowa. Uczciwa Polska i skuteczne działanie to właśnie synonimy, szanowni państwo, pracy i działalności Prawa i Sprawiedliwości. Polska jest sercem Europy. Polska jest również ostoją podstawowych wartości Europy. A skoro i tak, szanowni państwo, dzisiaj spotykając się w połowie grudnia, kiedy za oknem chłód, czasami również śnieg, w tym wyjątkowym czasie u progu tych wyjątkowych, niezwykłych, rodzinnych dni, chciałbym jeszcze na scenę zaprosić prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego. Zapraszam, panie premierze. Szanowni państwo, to już tylko na życzenia świąteczne, żeby te święta, żeby to podzielenie się opłatkiem było autentyczne, żebyśmy byli ze sobą razem, żebyśmy potrafili sobie też wybaczać nasze błędy, nasze grzechy, a na nowy rok życzę takiej zwinności baletnicy, mądrości Seneki i wytrwałości Herkulesa. Zwyciężymy! Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie państwu dziękujemy za dzisiejszą obecność tutaj, w sercu Polski, niedaleko stolicy. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że wstaliście wcześniej rano, przyjechaliście do Warszawy, pod Warszawę, żeby z nami wspólnie spędzić ten dzisiejszy wyjątkowy dzień. Bardzo serdecznie dziękuję za obecność prezesowi Prawa i Sprawiedliwości, panu Jarosławowi Kaczyńskiemu. Dziękujemy serdecznie za obecność panu premierowi i wszystkim przedstawicielom rządu tutaj obecnym. Dziękujemy serdecznie za obecność marszałkom, wicemarszałkom, wszystkim parlamentarzystom, a także państwu, którzy dzisiaj poświęcają swoją sobotę w tej krzątaninie niemalże świątecznej, wyrwaliście się po to, by spędzić w tej miłej, niezwykłej atmosferze to nasze dzisiejsze spotkanie. Spokojnej drogi powrotnej, wspaniałych, rodzinnych, zdrowych świąt. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Do zobaczenia!